Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Upomnienie braterskie jest sztuką, której trzeba się uczyć. Czasami dla świętego spokoju nie podejmujemy upomnienia, aby się samemu nie narazić, albo rezygnujemy, bo nie wierzymy, że nasze upomnienie może przynieść jakieś pozytywne skutki. To jedna postawa. Inna jest ta, kiedy wykorzystujemy każdą, nawet najmniejszą okazję, aby kogoś strofować. Czasami wynika to z naszej niechęci do danej osoby. Chcemy ją poniżyć, upokorzyć, aby samemu poczuć się lepsi. Jeszcze innym razem upomnienie jest zwyczajnym aktem agresji wymierzonym przeciwko drugiej osobie. Pomiędzy tymi skrajnościami jest złoty środek, czyli upomnienie braterskie, którego dziś uczy nas Jezus. Jeśli widzę kogoś, kto błądzi, a zwłaszcza kiedy grzeszy, a jego grzech realnie zagraża jego zbawieniu, to moim obowiązkiem jest upomnieć i wskazać właściwą drogę. Jeśli tego nie uczynię, ponoszę współodpowiedzialność za grzechy mojego bliźniego. Jeśli upomnę, ale bliźni to zlekceważy i nie zmieni swojego postępowania, to nie ponoszę już odpowiedzialności za jego grzech i utratę wiecznego zbawienia. Upomnienie jest dobre wtedy i tylko wtedy, gdy wypływa z miłości i troski o drugiego człowieka. Jeśli podejmuję decyzję o upomnieniu, ale przyświecają mi nieczyste intencje, na przykład w sercu rodzi się chęć rewanżu lub wywyższenia siebie ponad bliźnim, to wtedy najpierw sam muszę oczyścić swoje intencje, zanim podejmę jakiekolwiek działanie. W przeciwnym wypadku narażam siebie na grzech, a moją misję na porażkę. Uczmy się zatem sztuki upomnienia braterskiego, której motorem jest szlachetna i bezinteresowna miłość do drugiego człowieka.